Klasy Jutrzenka Polonia Bydgoszcz podejmuje Unię Leszno. Ten mecz nie mógł zostać rozegrany w pierwszym terminie w poniedziałek wielkanocny ze względu na zły stan toru po opadach deszczu, a teraz zobaczymy już, kogo zobaczymy na torze w tym dzisiejszym spotkaniu. Na torze trwa prezentacja. Drużynę leszczyńskiej Unii poprowadzi kapitan Roman Jankowski z numerem pierwszym. Z dwójką jego partnerem będzie Łotysz z polskim obywatelstwem Andrzej Korolew. Z trójką w miejsce awizowanego w programie Lee Adamsa Australijczyka pojedzie Brian Anderson, znakomity zawodnik, uczestnik cyklu Grand Prix, tegorocznego cyklu Grand Prix. Z czwórką zobaczymy Roberta Mikołajczaka. Z piątką w zespole leszczyńskiej Unii pojedzie Adam Skórnicki. Z szóstką zobaczymy na torze Damiana Balińskiego. Z numerem siódmym drugi młodzieżowiec leszczyńskiej Unii Maciej Jonder. Pierwszy młodzieżowiec to oczywiście Damian Baliński. I zawodnikiem rezerwowym z numerem ósmym będzie Andrzej Szymański. A zespół gospodarzy Jutrzenka Polonia Bydgoszcz wystąpi w nieco zmienionym składzie niż to zapowiadano przed meczem, niż to figuruje w programie. Tak więc z numerem dziewiątym zamiast Jacka Goloba zobaczymy jego młodszego brata Tomasza. Z numerem 10 partnerem Tomka będzie Jacek Golob. Z 11 zobaczymy na torze Piotra Protasiewicza. Powrócił po kontuzji, pierwotnie miał wystąpić jako zawodnik rezerwowy, okazało się jednak, że czuje się tak dobrze, że może wystąpić w podstawowym składzie. Z 12 w miejsce Jacka Gomulskiego Tomasz Poprawski. Myślę, że to decyzja po tym ostatnim wyjazdowym meczu bydgoskiej Polonii z Pergo. Tam Poprawski pojechał bardzo dobrze i stąd jego miejsce w podstawowym składzie. Z 13 Henryk Gustafsson, zawodnik, którego nie trzeba chyba przedstawiać. Doskonały jeździec, zawodnik zakontraktowany do bydgoskiej Polonii. Z numerem 14 Krzysztof Słaboń, to młodzieżowiec zespołu bydgoskiej Polonii. Jego partnerem młodzieżowym będzie z numerem 15 Michał Robacki. I wreszcie zawodnik rezerwowy z numerem 16 Jacek Gomulski. To dzisiejsze spotkanie zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, bowiem obydwa zespoły, i Jutrzenka Polonia Bydgoszcz, i Unia Leszno, w tym sezonie nie zaznały jeszcze goryczy porażki. Dwa zwycięstwa na koncie zawodników Jutrzenki Polonii, dwa zwycięstwa na koncie zawodników Unii Leszno. W tabeli Unia przed tym spotkaniem zajmuje drugie miejsce, mając na koncie 4 punkty i plus 56 punktów małych. Bydgoska Jutrzenka Polonia na miejscu 5, również z 4 punktami, ale te zwycięstwa bydgoszczan nie były tak okazałe na ich koncie po stronie małych punktów, tylko plus 6 tychże małych punktów. Dzisiejsi rywale bydgoskiej Jutrzenki Polonii to 11-krotny drużynowy mistrz Polski, to drużyna z wielkimi tradycjami. No a że te tradycje są niemałe, świadczy choćby to, że bydgoszczanie rozegrali już z leszczyńską Unią 68 ligowych spotkań. Bilans tych spotkań jest korzystniejszy dla naszych gości. 35-krotnie leszczynianie wygrywali w tych pojedynkach z zespołem bydgoskim. Bydgoszczanie odnosili zwycięstwo 33 razy. Przypomnę może jeszcze, że w minionym sezonie te zespoły spotkały się dwukrotnie. Najpierw w Bydgoszczy Polonia wygrała z leszczyńską Unią 56-34. Na wyjeździe bydgoszczanie przegrali 36-54. Prezentacja zakończona. Trybuny bydgoskiego stadionu wypełnione dosyć szczelnie. Dopisała pogoda, a to właśnie obrazek, który bardzo chcieliśmy Państwu pokazać. Ta piękna pani na ekranach to Brygida Golob, żona najlepszego polskiego żużlowca Tomasza Goloba. A po jej lewej stronie, czyli po prawej stronie Państwa ekranu, to kołyska, w której znajduje się córka Tomka Goloba, Wiktoria, która po raz pierwszy oglądać będzie ojca na torze. Miejmy nadzieję, że częściej będziemy tak sympatyczne obrazki oglądali na żużlowych stadionach. A teraz już zawodnicy po prezentacji schodzą do parkingu i za chwilę pierwszy wyścig. A przed nami pierwszy bieg dzisiejszych zawodów, w którym zobaczymy od krawężnika z pierwszego pola startowego w żółtym kasku Romana Jankowskiego. Z drugiego pola w kasku czerwonym pojedzie Tomasz Golob. Z pola trzeciego w kasku białym Andrzej Korolew i z pola czwartego w kasku niebieskim Jacek Golob.
No bardzo interesująco zapowiada się już ten pierwszy pojedynek. Roman Jankowski to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników startujących w naszej Ekstraklasie, jeden z dwóch najstarszych startujących w pierwszej lidze, a w ogóle w polskiej lidze starszy od Romana Jankowskiego jest tylko Andrzej Huszcza i pojawiający się jeszcze od czasu do czasu w drugiej lidze zawodnik rosyjski Michał Starost. No ale już przed nami ten pierwszy wyścig. Jankowski, Tomasz Golob, Andrzej Korolew i Jacek Golob gotowi do startu i wystartowali. Znakomicie bracia Golobowie, ale bardzo dobrze Roman Jankowski. Po zewnętrznej atak Jacka Goloba i już para bydgoszczan na prowadzeniu, ale Jankowski nie rezygnuje. Bardzo blisko Tomasza i Jacka Golobów, którzy prowadzą. Andrzej Korolew czwarty, dość daleko już z tyłu. No i chyba to najważniejsze rozstrzygnięcie już w tym biegu zapadło, bo Roman Jankowski systematycznie traci dystans do prowadzącej dwójki bydgoszczan. Ja przed spotkaniem rozmawiałem z trenerem Zbigniewem Jonderem, z trenerem zespołu Leszczyńskiej Unii. Oglądał ten tor, trochę kręcił nosem, bo ten tor został przygotowany jako taki tor przyczepny. No a leszczynianie, a zwłaszcza lider leszczyńskiego zespołu Roman Jankowski nie przepadają za tak właśnie przygotowanym torem. Bydgoszczanie na prowadzeniu bezbłędnie jadą parą. Tomasz Golob trochę ciaśniej, Jacek Golob po zewnętrznej. Kilkanaście metrów z tyłu na trzeciej pozycji Roman Jankowski, a czwarty nie liczy się w tej rozgrywce Andrzej Korolew. I tak właśnie kończą. Pierwszy Tomasz Golob, drugi Jacek Golob, trzeci Roman Jankowski i czwarty Andrzej Korolew. Trochę szkoda tego wyścigu, bo niewiele w nim było walki. Wszystko w zasadzie rozstrzygnęło się w pierwszym łuku. No i chyba jednak zgodnie z oczekiwaniami po tym pierwszym wyścigu bydgoszczanie obejmują prowadzenie 5-1. Przypomnę, pierwsze miejsce Tomasz Golob, drugi jego brat Jacek, trzeci Roman Jankowski, czwarty Andrzej Korolew, a przed nami drugi wyścig tych zawodów. Przypomnę, po pierwszym bydgoszczanie prowadzą 5-1, a w biegu drugim zobaczymy od krawężnika w żółtym kasku z pierwszego pola startowego Briana Andersena, z pola drugiego w kasku czerwonym Piotra Protasiewicza, z pola trzeciego w kasku białym Roberta Mikołajczaka i z pola czwartego w kasku niebieskim Tomasza Poprawskiego. No bardzo jestem ciekaw, zwłaszcza występu Tomasza Poprawskiego, który, jak już mówiłem wcześniej, bardzo dobrze prezentował się podczas wyjazdowego meczu Polonii z Pergo w Gorzowie. I teraz popatrzmy, bardzo dobry start Andersena, niezły start Poprawskiego, ale Andersen prowadzi, a tam zacięta walka o drugie miejsce. Przez moment wydawało się, że przedrze się na to drugie miejsce jadący w białym kasku Robert Mikołajczak, ale nie powiódł się ten atak w pierwszym łuku. A na prowadzeniu pasjonująca walka i teraz upadek. Upadli dwaj zawodnicy, prowadzący Brian Andersen i Piotr Protasiewicz. Przypomnę, Piotr Protasiewicz startuje po raz pierwszy po wyleczeniu bardzo groźnej kontuzji. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. Tam spięły się motocykle Andersena i Protasiewicza. No tu z mojego miejsca wyglądało to tak, że jednak winę za ten upadek ponosi Piotr Protasiewicz. Miejmy nadzieję, że żadnemu z zawodników nic złego się nie stało. Leży Andersen na torze. Wstał Protasiewicz, o własnych siłach schodzi z toru, ale wzywają tam karetkę do Briana Andersena, który leży na torze. No byłaby to bardzo poważna strata dla zespołu Leszczyńskiej Unii. Popatrzmy jeszcze raz, jak to się stało. Piotr Protasiewicz tutaj bardzo ostro atakował, chciał przy krawężniku ciaśniej jadąc wyprzedzić Duńczyka, ale nie udało się i zahaczył jego motocykl. Zahaczył motocykl Andersena, no i teraz obaj zawodnicy upadli bez żadnych złudzeń, proszę Państwa. Sprawcą tego upadku, tego zdarzenia na torze był Piotr Protasiewicz, no ale niepokojące jest przede wszystkim to, że na torze pojawiła się karetka, no i Brian Andersen właśnie tym pojazdem opuści tor. Teraz na pewno z niepokojem wszyscy będziemy czekali na orzeczenie lekarskie, co tam się dzieje z Brianem Andersenem. Naturalnie Piotr Protasiewicz z powtórki tego biegu zostanie wykluczony, ale chyba bardziej interesuje nas w tej chwili, czy będzie w stanie wystartować Brian Andersen. Może będzie w stanie. Okazuje się, że karetka nie była aż tak potrzebna. Brian Andersen o własnych siłach opuszcza tor. No i teraz poczekajmy, zobaczymy, czy
zawodnik ten będzie zdolny do startu w powtórzonym wyścigu, no i oczywiście w kolejnych biegach. Groźnie wyglądał ten upadek, na szczęście nikomu nic się nie stało, no i poczekajmy za chwilę. Powtórzony wyścig drugi. No i powtórzony start do biegu drugiego, ale najpierw informacja najważniejsza. Ani Brianowi Andersenowi, ani Piotrowi Poprawskiemu, przepraszam, Piotrowi Protasiewiczowi nic się nie stało. Obaj są zdolni do jazdy, z tym, że oczywiście w powtórce do tego drugiego biegu Piotr Protasiewicz nie wystartuje, został wykluczony za spowodowanie przerwania biegu. Tak więc w tym drugim biegu zobaczymy od krawężnika z pierwszego pola startowego w kasku żółtym Briana Andersena, z pola trzeciego w kasku białym Roberta Mikołajczaka i z pola czwartego w kasku niebieskim Tomasza Poprawskiego. No i patrzymy uważnie na tego zawodnika w niebieskim kasku, czy poradzi sobie w tym wyścigu. Przegrał start, zdecydowanie przegrał start. Teraz jeszcze wywieziony przez Mikołajczaka bardzo szeroko pod bandę. No i już na prowadzeniu dwójka Leszczyniana, ale atakuje Poprawski przy krawężniku. Bardzo waleczny jest ten zawodnik w tym sezonie. Stara się o to, żeby znaleźć na stałe miejsce w podstawowej drużynie, w podstawowym składzie. No i nie rezygnuje. Daleko z przodu Brian Andersen, na drugim miejscu Robert Mikołajczak, a na trzecim miejscu cały czas nękając atakami Leszczynianina jedzie Tomasz Poprawski, ale odnoszę wrażenie, że jednak bydgoszczanin traci dystans do jadącego na drugim miejscu Roberta Mikołajczaka, a przynajmniej ten dystans się nie zmniejsza. Brian Andersen już daleko z przodu, Robert Mikołajczak drugi, Tomasz Poprawski cały czas trzeci, no i kolejny bieg bez historii, tylko pierwsze okrążenie dostarczyło jako takich emocji, a teraz już odrabiają straty z pierwszego wyścigu Leszczynianie. Pierwszy Brian Andersen, drugi Robert Mikołajczak, trzeci Tomasz Poprawski. Zwycięstwo gości 5-1, no i po dwóch wyścigach remis 6-6. No i jeśli chodzi o wynik, jest ciekawie, trochę gorzej, jeśli chodzi o emocje na torze. No ale w tym pierwszym łuku coś się jednak działo. Przegrał Poprawski start. Tutaj Mikołajczak bardzo zdecydowanie wypchnął go na zewnętrzną. No ale Poprawski tu jeszcze nie rezygnował. Tu jeszcze próbował walczyć. Zbliżył się do Leszczynianina. Zaatakował od wewnętrznej. Wszedł pod zawodnika, jak mówią żużlowcy. No ale odparł ten atak Robert Mikołajczak. Nie przestraszył się, nie pojechał szerzej. Jeszcze tu obejrzał się, co się dzieje za jego plecami. Przez chwilę miał kłopoty z opanowaniem motocykla, ale tutaj już uspokoił jazdę. No i dowiózł do mety, bardzo ważne dla swojego zespołu, 2 punkty. Drugi bieg wygrany przez gości 5-1 i jak mówiłem, po dwóch wyścigach remis 6-6. Za chwilę trzeci bieg dzisiejszych zawodów, a ja chciałbym, korzystając z okazji, podziękować firmie Go & Goal za bezpłatne udostępnienie naszej telewizji prawa do rejestracji i emisji dzisiejszego meczu. A teraz już wyścig trzeci, w którym zobaczymy. Z pierwszego pola startowego od krawężnika w kasku czerwonym pojedzie reprezentant gospodarzy Henryk Gustafsson. Z pola drugiego w kasku żółtym Adam Skórnicki. Z pola trzeciego w kasku niebieskim drugi zawodnik reprezentujący bydgoską Polonię, Krzysztof Słaboń. I z pola czwartego w kasku białym młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii Damian Baliński. Gustafsson, Skórnicki, Słaboń i Baliński to skład wyścigu trzeciego. Tam jeszcze poprawiał coś przy swoim motocyklu Adam Skórnicki, ale już wraca do swoich kolegów i rywali, którzy czekają przed taśmą. Jeszcze raz przypomnę, od krawężnika Gustafsson, Skórnicki, Słaboń i Baliński. Wyścig trzeci. A Damian Baliński, którego zobaczymy w tym biegu, zakwalifikował się w tym roku do eliminacji indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Był drugi w krajowych eliminacjach. No a teraz już popatrzmy, co dzieje się na torze. Zdecydowanie wygrany start przez Gustafssona. Na drugim miejscu
mamy Adama Skórnickiego. Trzeci jedzie Krzysztof Sławoń i dopiero czwarty Damian Baliński. Krzysztof Sławoń bardzo dobrze radzi sobie w tym biegu. No byłby to bardzo ważny jeden punkt, jeśli oczywiście Krzysztofowi Sławoniowi udałoby się ten punkt dowieść, ale Damian Baliński to bardzo ambitny, bardzo waleczny zawodnik. No i zbliża się do młodzieżowca bydgoskiej Polonii. Henryk Gustafsson już daleko z przodu, Skórnicki drugi, Sławoń trzeci i czwarty Baliński. Ale Baliński nie rezygnuje, cały czas próbuje atakować bydgoszczanina, a Krzysztof Sławoń jakby trochę zbliżył się do jadącego na drugiej pozycji Adama Skórnickiego. No już trochę ciekawszy ten wyścig niż te pierwsze dwa, które oglądaliśmy teraz. Obejrzał się Krzysztof Sławoń, no ale jeszcze cały czas ma dwa chyba metry przewagi nad Balińskim, a ten przeszarżował teraz. Za bardzo chciał wyprzedzić bydgoszczanina i skończyło się to uślizgiem i upadkiem, na szczęście niegroźnym. W tej chwili Damian Baliński przekracza linię mety, oczywiście nie zdobył punktu w tym wyścigu. A więc zwycięstwo Bydgoszczan 4-2. Pierwszy Henryk Gustafsson, drugi Adam Skórnicki, trzeci Krzysztof Sławoń i czwarty Damian Baliński. Popatrzmy jeszcze raz na start. Zdecydowanie wygrał start Henryk Gustafsson. Lepsi od Sławonia byli też obaj leszczynianie, ale tutaj Baliński zbyt szeroko poszedł w wyjściu z łuku. Wykorzystał to Sławoń jadący ciaśniej, no i teraz odparł atak Balińskiego. I później, mimo młodego wieku, bo to przecież młody chłopak, bardzo rozsądnie odpierał ataki leszczynianina, dużo bardziej doświadczonego leszczynianina. No i skończyło się to dowiezieniem przez bydgoskiego juniora jednego punktu, dzięki czemu gospodarze zwyciężają w tym biegu 4-2 i obejmują prowadzenie po trzech wyścigach 10-8. A przed nami wyścig czwarty, w którym oglądać będziemy drugi w dniu dzisiejszym pojedynek Briana Andersena i Piotra Protasiewicza. W pierwszym przypadku, a było to w wyścigu drugim, ten pojedynek zakończył się niestety kolizją. Miejmy nadzieję, że teraz będzie bezpieczniej na torze. A obok Briana Andersena, który wystartuje w kasku żółtym z czwartego pola startowego, z tego najbliżej bandy, i Piotra Protasiewicza w kasku czerwonym z pola trzeciego. Zobaczymy, w kasku białym z pola drugiego Macieja Jondera i w kasku niebieskim z pola pierwszego Michała Robackiego. Tak więc dwaj młodzieżowcy, Robacki i Jonder, i dwaj doświadczeni, znakomici zawodnicy, uczestnicy cyklu Grand Prix, Piotr Protasiewicz i Brian Andersen. Jeszcze Brian Andersen odjechał od taśmy, Piotr Protasiewicz już gotowy, skoncentrowany. Taśma w górze i wystartowali. Bardzo dobrze Protasiewicz przegrał start, Brian Andersen. Prowadzi Protasiewicz, Andersen jest drugi, trzeci jest Maciej Jonder i czwarty Michał Robacki. Protasiewicz prowadzi, ale Andersen nie rezygnuje. Próbował zrobić takie żużlowe nożyce, markował atak po zewnętrznym, później szedł do krawężnika, ale odparł ten atak Protasiewicz. A tam Michał Robacki cały czas próbuje dobrać się do skóry Maciejowi Jonderowi. Utworzyły się na to, że dwie takie pary, prowadząca Protasiewicz-Andersen i walcząca o jeden punkt. Czyli Maciej Jonder i Michał Robacki. Robacki konsekwentnie przy krawężniku i jeszcze udało się odeprzeć ten atak młodzieżowcowi Leszczyńskiej Unii, ale jeszcze jeden atak Robackiego. Bardzo ciasno, konsekwentnie przy krawężniku. No i popatrzmy, zostało jeszcze trochę czasu i znów atak przy krawężniku. Bardzo silne ręce Michała Robackiego i pasjonujący pojedynek wygrany przez bydgoszczanina. Na trzecim miejscu jest już Michał Robacki, a na czwartym Maciej Jonder. Zwyciężył w tym wyścigu Piotr Protasiewicz. Drugi przyjechał Brian Andersen, trzeci był Michał Robacki, a dopiero w tym momencie linię mety mija Maciej Jonder. No wspaniały był ten pojedynek bydgoskiego młodzieżowca z młodzieżowcem Leszczyńskiej Unii. Ja opowiadając Państwu o tym, co dzieje się w tym biegu, powiedziałem, że bardzo silne ręce musi mieć Maciej Jonder, bo to niełatwa sprawa utrzymać taki 80-kilogramowy motocykl, który ma silnik o mocy ponad 55 koni, żeby tak jechać właśnie cały czas przy krawężniku. Popatrzmy, bo warto popatrzeć na tę pasjonującą walkę. Tutaj jeszcze Maciej Jonder na trzecim miejscu, Michał Robacki czwarty. I proszę spojrzeć, cały czas bardzo konsekwentnie przy krawężniku. Odważnie, nie bał się, że zahaczy, że potrąci swojego rywala. I proszę popatrzeć, jak wspaniale walczą ze sobą ci zawodnicy.
Jeszcze Jonder próbuje tu po zewnętrznej odbić tę trzecią pozycję, ale Michał Robacki nie pozwolił wydrzeć sobie tego, na co zapracował przez trzy okrążenia. Wspaniała walka, wspaniały bieg. No i dzięki temu mamy kolejny wyścig wygrany przez Polonię 4-2. Piotr Protasiewicz był pierwszy, Brian Andersen drugi, Michał Robacki trzeci, a Maciej Jonder czwarty. 4-2 dla gospodarzy i powiększa się przewaga Polonii Jutrzenki. Bydgoszcz po czterech wyścigach prowadzi już 14-10. Przed nami wyścig piąty. Zobaczymy w nim od krawężnika. Z pierwszego pola startowego w kasku białym Andrzeja Korolewa. Z pola drugiego w kasku niebieskim Jacka Goloba. Z pola trzeciego w kasku żółtym Adama Skórnickiego. I z pola czwartego w kasku czerwonym Henryka Gustafsona. Ja oczywiście mam nadzieję, że nie muszę Państwu przypominać, że goście zawsze we wszystkich biegach startują w kaskach białym i żółtym, a gospodarze w niebieskim i czerwonym. Jeszcze raz przypomnę, Andrzej Korolew, Jacek Golob, Adam Skórnicki i Henryk Gustafsson w wyścigu piątym. Już wszyscy czterej zawodnicy na torze. Henka Gustafsson pochyla się nad kierownicą swojego motocykla. To Adam Skórnicki w takim efektownym kombinezonie z Frenzlami wystartowali fantastycznie para bydgoska, Jacek Golob i Henryk Gustafsson, ale tam Skórnicki próbował wywieźć na zewnętrzną Gustafssona, skorzystał w tym całym zamieszaniu Korolew i zajął drugie miejsce Henka Gustafsson, szarżuje tam z tyłu, próbuje choćby jeden punkt wywalczyć w tym biegu. Wypchnął teraz Skórnickiego na zewnętrzną, jest już drugi. Na prowadzeniu Jacek Golow, na drugim miejscu Andrzej Korolew, trzeci Henryk Gustafsson i czwarty Adam Skórnicki. Ale Gustafsson miał tam spore kłopoty z zajęciem tego trzeciego miejsca. Bardzo źle wypadł na starcie, no i później zamknięty przez rywali musiał walczyć o tę trzecią lokatę dającą mu jak na razie jeden punkt. Jacek Golob na prowadzeniu, ciągnie się za nim taki złocisty welon. To nie ozdoba, to po prostu awaria taśmy w okularach. Niektórzy żużlowcy korzystają z okularów, które na środku mają przesuwaną szybkę z folii. Jak ta szybka się zabrudzi, można ją przesunąć i mieć czyste miejsce, aby obserwować tor. No a bieg już za nami. Zwyciężył Jacek Golob. Na drugim miejscu był Andrzej Korolew, trzeci przyjechał Henryk Gustafsson, a czwarty Adam Skórnicki. Tak więc kolejny bieg wygrany przez bydgoszczan 4-2. Powiększa się ta przewaga Jutrzenki Polonii, już 18-12. No, ale to 6 punktów przewagi gospodarzy, a taka przewaga pozwala gościom na skorzystanie z rezerwy taktycznej i pewnie z tej rezerwy skorzystają. My popatrzymy jeszcze raz na start do tego biegu. Bardzo dobrze wystartowali bydgoszczanie. Świetnie Jacek Golob, trochę gorzej Henryk Gustafsson. I tu proszę spojrzeć. Adam Skórnicki wywiózł Henkę Gustafssona na zewnętrzną. Wykorzystał to Korolew, który przedarł się na drugie miejsce. Zamknął z kolei Henkę Gustafssona. Wykorzystał tutaj Skórnicki miejsce przy krawężniku. Wyszedł na trzecią pozycję. No i właśnie, mówiłem o tych kłopotach Henki Gustafssona. W tym momencie był czwarty. Tu jednak odbił już trzecią pozycję i na trzeciej pozycji skończył wyścig. Po 5 biegach 18-12 prowadzenie Jutrzenki Polonii Bydgoszcz. Wyścig szósty, w którym nie goście, a gospodarze korzystają z rezerwy. Oczywiście z rezerwy zwykłej, a nie z rezerwy taktycznej. W miejsce Tomasza Poprawskiego w kasku niebieskim z drugiego pola startowego zobaczymy Jacka Gomulskiego. To oczywiście, jak mówiłem, zmiana w ramach rezerwy zwykłej. A obok Gomulskiego z pierwszego pola startowego w kasku białym pojedzie Robert Mikołajczak, z pola trzeciego w kasku żółtym Roman Jankowski i z pola czwartego w kasku czerwonym Tomasz Golob. Mikołajczak, Gomulski, Jankowski i Golob. Wyścig szósty. Już zawodnicy pod taśmą. Jeszcze tam uwagi podprowadzającego do Mikołajczaka, ale już wszystko w porządku i wystartowali. I bardzo dobrze Roman Jankowski. Tomasz Golob tam z pozewnętrznej ograł rywala i na prowadzeniu dwójka bydgoszczan. Tomasz Golob pierwszy, Jacek Gomulski drugi, dopiero trzeci Roman Jankowski, a czwarty Robert Mikołajczak. Bardzo dobry start Romana Jankowskiego, ale Tomasz Golob po zewnętrznej założył się na leszczynianina, jak mówią żużlowcy. No i już bydgoszczanin na prowadzenie. Na drugim miejscu Jacek Gomulski,
trzeci jedzie cały czas Roman Jankowski, a czwarty Robert Mikołajczak. No ale troszeczkę zmniejsza się odległość między Jackiem Gomulskim a Romanem Jankowskim. Myślę, że Roman Jankowski będzie próbował jeszcze zaatakować bydgoskiego jeźdźca. Tomasz Golob daleko, daleko z przodu, Jacek Gomulski na drugim miejscu cały czas. No chyba jednak w bezpiecznej odległości przed dwójką Leszczynian. Trzeci Roman Jankowski, czwarty Robert Mikołajczak, ostatni łuk i chyba już nic się tutaj na torze nie zmieni. Tomasz Golob pierwszy, Jacek Gomulski drugi, trzeci Robert Mikołajczak i czwarty Roman Jankowski. Robert Mikołajczak taką szaleńczą szarżą próbował tam jeszcze rozstrzygnąć na swoją korzyść tę walkę w ostatnim łuku. Nie udało się, podwójne zwycięstwo bydgoszczan. Zwycięstwo Tomasza Goloba, jemu zapisujemy 3 punkty, na drugim miejscu Jacek Gomulski. Dla niego 2 punkty, trzeci był Robert Mikołajczak, 1 punkt i czwarty Roman Jankowski. Nestor polskich żużlowych torów, niestety bez punktu. I popatrzmy, jak to wyglądało na starcie. No, nie był to taki start, do jakiego przyzwyczaił nas już Tomasz Golob. Bardzo dobrze wystartował za to Jacek Gomulski i Roman Jankowski. I tutaj właśnie to, o czym mówiłem. Tomasz Golob po zewnętrznej ograł Romana Jankowskiego, założył się na zawodnika leszczyńskiej Unii. No i tutaj już w zasadzie wszystko było jasne. Tomasz Golob na prowadzeniu, Jacek Gomulski na miejscu drugim. Podwójne zwycięstwo bydgoszczan, 5-1 i rośnie ta przewaga. Już wzrosła do 10 punktów, 23-13 po 6 biegach. Oczywiście prowadzi jutrzenka Polonia Bydgoszcz. Przed nami wyścig 7. Zgodnie z regulaminem jest to wyścig młodzieżowy, to znaczy wyścig, w którym startują zawodnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 21 lat. Jedna zmiana. Za Macieja Jondera w takim samym kasku oczywiście wystartuje Andrzej Szymański. To zmiana w ramach rezerwy zwykłej, a obok Andrzeja Szymańskiego zobaczymy Damiana Balińskiego, Krzysztofa Sobonia i Michała Robackiego. Wystartowali i doskonale leszczynianie, ale tam miał bardzo poważne kłopoty na wyjściu z łuku Krzysztof Słaboń z opanowaniem motocykla, na prowadzeniu dwaj leszczynianie. Trzeci jedzie Michał Robacki, który bardzo odważnie próbuje tam wejść między dwóch rywali, ale na razie bez powodzenia prowadzą leszczynianie. Pierwszy jedzie Andrzej Szymański, drugi jest Damian Baliński, trzeci jechał Michał Robacki, który w tym momencie powinien zostać z biegu wykluczony. Przejechał obydwoma kołami w linię wewnętrznego krawężnika. Tak jest, zjechał z toru. No i dwaj leszczynianie na prowadzeniu, a daleko, daleko z tyłu za nimi o 1 punkt walczy Krzysztof Słaboń. Andrzej Szymański, Damian Baliński, a za ich plecami kilkanaście, może kilkadziesiąt nawet metrów Krzysztof Słaboń, Michał Robacki tego wyścigu nie ukończy. Tak więc zmniejszają przewagę leszczynianie. Ich podwójne zwycięstwo w wyścigu 7, 5-1 i 24-18 już tylko prowadzi bydgoska Polonia. A teraz już wyścig 8. Piotr Protasiewicz, Roman Jankowski, Tomasz Poprawski, Andrzej Korolet. Piotr Protasiewicz wygrał start, leszczynianie na drugim i trzecim miejscu, Tomasz Poprawski niestety czwarty, a tam Roman Jankowski walczy z Piotrem Protasiewiczem o pierwsze miejsce. Stracił już kilka metrów do prowadzącego bydgoszczanina. Roman Jankowski obejrzał się teraz, co za jego plecami, a za jego plecami Andrzej Korolew. Czwarty jedzie Tomasz Poprawski, tak więc bieg jak na razie układa się na remis. Prowadzi Piotr Protasiewicz, za nim Roman Jankowski, trzeci Andrzej Korolew i czwarty Tomasz Poprawski. No, rozciągnęła się już stawka. Kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów przewagi Piotra Protasiewicza nad jadącym na drugim miejscu Romanem Jankowskim. Tuż za Jankowskim Andrzej Korolew i kilkanaście metrów za dwójką leszczynian Tomasz Poprawski. No chyba już nic się nie wydarzy tutaj na torze. Chyba tylko pech, jakiś defekt mógłby coś tutaj zmienić. Ostatni łuk i nic się nie zmieni. Piotr Protasiewicz pierwszy, Roman Jankowski drugi, trzeci Andrzej Korolew, czwarty
Tomasz Poprawski. Bieg remisowy, pierwszy w dniu dzisiejszym. Remis 3-3 i utrzymuje się sześciopunktowa przewaga Bydgoszczan 27-21 po 8 wyścigach. No i cały czas ta przewaga Bydgoszczan wynosi 6 punktów. Cały czas Leszczynianie mogą skorzystać z rezerwy taktycznej, ale póki co nie korzystają. Bardzo dobry start Piotra Protasiewicza widzieliśmy. Roman Jankowski tutaj jeszcze miał szansę wyprzedzić Bydgoszczanina. Tu próbował od krawężnika, ale Piotr Protasiewicz nie pozwolił wyprzedzić się liderowi leszczyńskiego zespołu. No i on zwyciężył z bardzo zresztą dużą przewagą nad drugim Romanem Jankowskim. Wyścig 9, w którym zobaczymy od krawężnika. W kasku czerwonym z pierwszego pola Tomasza Goloba, w kasku żółtym z pola drugiego Briana Andersena, z pola trzeciego w kasku niebieskim Jacka Goloba i z pola czwartego w kasku białym Damiana Balińskiego. Damian Baliński jako rezerwa taktyczna zastąpił w tym biegu Roberta Mikołajczaka. Tak więc Tomasz Golob, Brian Andersen, Jacek Golob i Damian Baliński w wyścigu 9. Już wszyscy zawodnicy na torze, już wszyscy zawodnicy przed taśmą startową. Damian Baliński w kasku białym, a obok niego Jacek Golob, Brian Andersen i Tomasz Golob. Wystartowali. I bardzo dobry start Bydgoszczan, ale tam Damian Baliński przez moment próbował pokrzyżować im szyki. No i znakomicie już na prowadzeniu i Tomasz, i Jacek Golobowie. Na trzecim miejscu Damian Baliński, dopiero czwarty Brian Andersen. Ja nie wiem, czy przypadkiem Brian Andersen nie odczuwa skutków tej kolizji z drugiego wyścigu, kiedy to upadł na tor potrącony przez Piotra Protasiewicza. Bydgoszczanie na czele prowadzi Jacek Golob, drugi jest jego brat Tomasz, trzeci jedzie Damian Baliński i dopiero czwarty Brian Andersen. No nieoczekiwanie słaba postawa obcokrajowca leszczyńskiej Unii w tym wyścigu. A bydgoszczanie jak na razie nie zagrożeni na prowadzeniu. Tomasz Golob szeroko przy bandzie, Jacek Golob ciaśnie przy krawężniku. No ta dwójka, bracia Golobowie, znani są doskonale ze znakomitej jazdy parą. No i wyjście z ostatniego łuku i Tomasz Golob pierwszy, Jacek Golob drugi, trzeci Damian Baliński, a daleko, daleko z tyłu zrezygnowany dopiero teraz mija linię mety Brian Andersen. Podwójne zwycięstwo Bydgoszczan 5-1 i jutrzenka Polonia powiększa swoją przewagę. Prowadzi już 32-22, znów 10 punktów przewagi Bydgoszczan, tak więc nie udała się ta rezerwa taktyczna trenerowi Zbigniewowi Jonderowi. Popatrzmy, jak to wyglądało na starcie. Bardzo dobry start Damiana Balińskiego, który tutaj próbował założyć się na Jacka Goloba, ale Jacek Golob jest zbyt doświadczonym zawodnikiem, by pozwolił się zawodników z naszego regionu, ale popatrzmy, bo to już 10 wyścig i znakomity start Piotra Protasiewicza, ale jeszcze lepszy Damiana Balińskiego. Baliński ciaśniej, Protasiewicz szerzej i Baliński jak na razie prowadzi. Protasiewicz atakuje jednak przy krawężniku i wypchnie chyba Balińskiego na zewnętrzną. Tak jest. Prowadzi już Protasiewicz na drugim miejscu. Jechał tam przy Baliński, ale przy wyjściu z łuku doszło do kolizji. Bieg oczywiście jest przerwany. Nie zauważyli jeszcze zawodnicy, że bieg jest przerwany. Dopiero teraz zauważyli, że bieg jest, z którego powinien jechać Skórnicki, będzie puste. A zobaczymy na to, że w kasku niebieskim z drugiego pola Michała Robackiego, z pola trzeciego Damiana Balińskiego i z czwartego Piotra Protasiewicza. No i teraz zdecydowanie wygrali start bydgoszczanie. Zdecydowanie wygrali start bydgoszczanie i kolejna kolizja. Bardzo brzydko wyglądała ta kolizja. Upadł na tor Damian Baliński. Leżał również na torze Michał Robacki. No miejmy nadzieję, że tym razem próba rozegrania wyścigu 10. Tym razem w dwuosobowym tylko składzie Piotr Protasiewicz, Michał Robacki. Tak więc dwójka polonistów na torze, nie ma wykluczonych Adama Skórnickiego i Damiana Balińskiego. Tak więc no tutaj się już nic zdarzyć nie może. Podwójne zwycięstwo Polonii w takim nietypowym wymiarze 5-0. No i wzrośnie przewaga bydgoskiego zespołu
37 do 22 po 10 biegach. Oczywiście, jeśli nie przydarzy się jakiś defekt, czego naturalnie zawodnikom nie życzę. Piotr Potasiewicz pierwszy, Michał Robacki drugi. Zawodnicy jadą bardzo spokojnie, nie ścigają się, muszą ten bieg po prostu odjechać, chociaż to akurat można by nazwać antyżużlem, bo tutaj naprawdę nie ma żadnych emocji, no ale takie są przepisy. I już Piotr Potasiewicz i Michał Robacki na torze, ostatnie okrążenie, no i za chwilę ta formalność, bo tak o tym biegu trzeba powiedzieć, zostanie dopełniona. Piotr Protasiewicz pierwszy, zapisuję mu 3 punkty, Michał Robacki drugi, jemu zapisujemy punkty. Andrzej Szymański zastępuje Macieja Jondera jako rezerwa zwykła, a może się tak stać dlatego, że i Jonder i Szymański to zawodnicy młodzieżowi, tak więc przepisy stanowią, że młodzieżowiec może zastąpić młodzieżowca. I wspaniały start i Henki Gustafsona i Briana Andersena. Teraz kłopoty na wyjściu z łuku Gustafsona. Tam próbował to wykorzystać Szymański, ale już Gustafson na prowadzeniu. Na drugim miejscu jedzie właśnie Andrzej Szymański. Trzeci jest Brian Andersen, a czwarty Krzysztof Słaboń. I o ile Henka Gustafson ze sporą przewagą, to teraz Krzysztof Słaboń bez kompleksów atakuje jadącego na trzecim miejscu Briana Andersena. Tym razem jeszcze atak się nie powiódł, ale kolejny może zakończyć się powodzeniem. Bardzo szeroko jedzie Brian Andersen, ciaśniej Krzysztof Słaboń, no i to może spowodować właśnie zmianę na trzecim miejscu. No teraz już troszeczkę zyskał przewagi nad Krzysztofem Słaboniem Brian Andersen. Henka Gustafsson bezpiecznie daleko, daleko z przodu. Brian Andersen teraz przedostał się na drugą pozycję. Trzeci jedzie Andrzej Szymański, a Krzysztof Słaboń w tym momencie notuje defekt motocykla. Henka Gustafsson pierwszy, drugi Brian Andersen, trzeci Andrzej Szymański, a Krzysztof Słaboń w kasku żółtym Damian Baliński. Możliwe, że Damian Baliński startuje w tym biegu jako rezerwa zwykła, a nie jako rezerwa taktyczna. Ale popatrzmy, bardzo dobry start Bydgoszczan. Gomulski i Tomasz Golob na prowadzeniu. Baliński jest w tej chwili trzeci, czwarty Andrzej Korolew. Ale Baliński nie rezygnuje. Ja mówiłem, że on może jechać jako rezerwa zwykła również, bo istnieje w przepisach taki zapis, który mówi, że młodzieżowiec jako rezerwa zwykła może zastąpić seniora. A tutaj pasjonująca walka o drugie miejsce. Jacek Gomulski i Andrzej Korolew. Korolew już na drugim miejscu wyprzedził Jacka Gomulskiego. Ale Jacek Gomulski nie rezygnuje. Teraz ciaśnień przy krawężniku, będzie próbował odbić tę drugą pozycję. Nie, stracił już zbyt dużo dystansu do jadącego na drugim miejscu w tej chwili Andrzeja Korolewa. Daleko, daleko z przodu Tomasz Golob, drugi Andrzej Korolew, trzeci Jacek Gomulski i dopiero czwarty zawodnik z numerem 6 Damian Baliński. Za chwilę ostatni łuk. Tomasz Golob pierwszy, Andrzej Korolew drugi, trzeci Jacek Gomulski i czwarty Damian Baliński. Tak więc bydgoszczanie wygrywają ten bieg 4 do 2. Z kim Jacek Golob, z pola trzeciego w kasku czerwonym Henryk Gustafsson i z czwartego w kasku żółtym Roman Jankowski. Znakomity start pary bydgoskiej. Jacek Golob i Gustafsson już na prowadzeniu. Trzeci jest Szymański, czwarty Jankowski, a w tym momencie zdefektował motocykl Romana Jankowskiego, przynajmniej tak się na moment mogło wydawać. Stracił tam silnik tego motocykla moc. Olbrzymia teraz już strata Romana Jankowskiego do trójki zawodników jadących z przodu. Na prowadzeniu Henryk Gustafsson, drugi Jacek Golob, trzeci Andrzej Szymański. Prowadzą bydgoszczanie z przewagą kilkunastu może metrów nad Andrzejem Szymańskim. Henryk Gustafsson pierwszy, Jacek Golob drugi, Szymański trzeci, ale odnoszę wrażenie, że chwilami zmniejsza się ta przewaga Jacka Goloba nad Andrzejem Szymańskim. Topnieje ta przewaga, no już bardzo blisko Szymański Jacka Goloba. Będzie próbował atakować, proszę spojrzeć, już bardzo blisko. Już jest to odległość, która może umożliwić skuteczny atak. Ostatni łuk, czy będzie próbował taką szaleńczą szarżą na ostatnim łuku Szymański? Tak, ale oczywiście nie powiodło się, jak Państwo widzieli, zabrakło kilku metrów. Wyścig 14.
Wystartowali znakomicie Jacek Golob, nieźle też Skórnicki. Oj, będzie upadek, tak. Nie opanował motocykla na wyjściu z łuku Adam Skórnicki, ale nic się nie stało. To taki niegroźny na szczęście uścisk, chociaż przez moment zrobiło mi się zimno, bo miałem wrażenie, że tam będzie kolizja z udziałem kilku zawodników. Trochę teraz został wprowadzony w błąd Jacek Gomulski. Miał wrażenie, że bieg zostanie przerwany. No i moim zdaniem powinien zostać przerwany, dlatego że tam Skórnicki tą swoją szarżą na wyjściu z pierwszego łuku utrudnił jazdę Jackowi Gomulskiemu. A przepisy mówią, że jeżeli na to, że dojdzie do takiej sytuacji, że zawodnik upadający choćby nie spowodował kolizji, nie spowodował przerwania biegu, ale utrudniłby jazdę któremuś z zawodników, no to bieg należy przerwać i powtórzyć. No ale sędzia inaczej zinterpretował ten punkt regulaminu. No i Jacek Gomulski teraz prawie z okrążeniem straty do prowadzącej dwójki zmierza do mety. Jacek Golob pierwszy, Andrzej Korolew drugi. Jacek Gomulski jedzie po jeden punkt. Mówiłem, że został tam wprowadzony w błąd. Miał wrażenie, że bieg zostanie przerwany. No i trener Zdzisław Rutecki postanowił chyba oszczędzać siły Piotra Protasiewicza na kolejne zawody. A tutaj już znakomity start Tomasza Goloba i bardzo dobry start Briana Andersena. Tu próbował oszukać Duńczyka Henrik Gustafsson, ale jak na razie Brian Andersen na drugiej pozycji. Tomasz Golob pierwszy, Brian Andersen drugi, Henrik Gustafsson trzeci i czwarty Andrzej Szymański. Nie liczy się w rozgrywce, ale Henrik Gustafsson chyba nie zadowoli się tym trzecim miejscem. Będzie chyba próbował zaatakować jadącego na drugim miejscu Briana Andersena. Chociaż wygląda na to, że szanse na skuteczny atak będzie miał Henrik Gustafsson niewielkie, bowiem przewaga jadącego na drugiej pozycji Andersena nad Gustafssonem jest jednak spora. Tomasz Golob daleko, daleko z przodu, niezagrożony, daleko, daleko z tyłu, nie liczący się w rozgrywce Andrzej Szymański, no a w środku też w sporej jednak odległości Andersen i Gustafsson. Teraz błąd Andersena, pojechał bardzo szeroko przy siatce, tam gdzie tor jest taki kopny, trochę stracił prędkości, no ale już odrobił straty i Tomasz Golob pierwszy, Brian Andersen drugi, Henrik Gustafsson trzeci, czwarty Andrzej Szymański. Bieg wygrany przez Bydgoszczan 4-2 i mecz kończy się zwycięstwem bydgoskiej Polonii 57-32.